Jeżeli myślicie, że jest za mało filmików, to je***cie się. Jest filmików tyle, ile ja myślę, że ma być, więc jest ich za mało. I tak się p***cie. Ja to trochę się zmotywowałem, trochę ktoś mnie zmotywował i zrobię filmik. Jest filmik, widzicie filmik, jest fajny. No więc tak, ja jestem Ronin i to jest prolog. Dzisiaj będziemy siedzieć w domu i gadać o tym, co się stało ostatnimi czasy. No więc co ja tak właściwie robię na kwarantannie? To była katana. Właściwie to mogę wam pokazać tę katanę. I would like to show you my katana! My katana! Made with real steel! Katana fajnie, katana fajnie. No więc tak właściwie to co ja robię podczas kwarantanny? No co, siedzę sobie, gram, słucham muzyki, robię lekcje. Taki, no wiecie, taki człowiek nerd, człowiek nerd. I bardzo mi smutno, że nie mogę robić dla was filmików, ale mam dla was dobrą informację. Jeszcze przed wakacjami wyprowadzę się do Katowic, więc już w wakacje będzie dużo fajnego kontentu, taką mam przynajmniej nadzieję. O, jakieś powiadomienie z Discorda, dobrze. Spoko. Generalnie to chodzi o to, że Ronin, tak? W sensie, no ci co nie wiedzą, to Ronin to jest samuraj, który stracił pana. W ogóle to... Widzicie takie fioletowe małe punkciki? Tak, czekajcie, o, tak się gubię. O, tutaj jest punkcik taki fioletowy. To jest chyba następny. Czekaj, na moim palcu są trzy fioletowe punkciki. To wiecie co to jest? Jak sobie strzelacie laserem w obiektyw kamery, to tak się to kończy. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, bo psujecie obiektyw. Tak jak ja właśnie to zrobiłem. Nie polecam, nie róbcie tak. Tak generalnie to ja... To nie jest tak, że ja was nie znam. Ja kupiłem sobie nową kamerę. Ale ona jest... straszna. To nie jest Osmo, to jest Xiaomi Finpan. Miałem kupić Osmo, ale kupiłem to, bo jest tańsze i miało być lepsze. Ale nie jest. Nie miało żadnych recenzji i kupiłem. W ogóle uczcie się na moich błędach. W sensie, no, mam nadzieję, że nie będziecie mieli drugiej okazji, żeby uczyć się na moich błędach, ale uczcie się na błędach innych ludzi. Nie kupujcie czegoś, co nie ma recenzji, nie? To po prostu, to w ogóle twarzy praktycznie nie potrafi śledzić, a miało śledzić. I chodzi o to, że po prostu jakby... Chodziło o to, że ja nie mam operatora, więc bym miał taki operator, miałbym takiego operatora, który by się ze mną obracał, ale ona wibruje tak dziwnie. Pokażę wam zresztą. No więc włączyłem sobie follow mode. Teraz zobaczymy, jak to działa. O! 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 Coś się obraca i tak ciągle mnie gubi. Dobrze, więc spróbujmy teraz tak. O! O! Mhm. Tak w ogóle to ta kamera ma po prostu straszną jakość, jak na 4K. Pokażę wam jakość z tej kamery, pokażę wam próbkę w dobrym oświetleniu. Jak widzicie, straszne.
Porównajcie sobie to do Osmo. W sensie, no, to ma bardzo szeroki kadr, ale jakość taką, że ja nie mogę. To ma Bluetooth, którego nie da się póki co używać. Podobno mają to umożliwić w następnych aktualizacjach. Ma Wi-Fi, którego można używać. W sensie, łączysz sobie z telefonem i sobie sterujesz w ten sposób. A tutaj mamy joystick, którego wprawdzie nie ma Osmo, ale tak generalnie to jakby nie wiem, czy ten joystick jest nam potrzebny. W sensie, no, oczywiście w Osmo mamy też dodatkowy ekran, tak samo jak tutaj. Można sobie tak jeździć, tak? Można w ten sposób używać tego jako joystick, tak? I myślę, że to jest dużo poręczniejsze w Osmo pomimo wszystko, pomimo tego, że nie ma tego fizycznego joysticka. Dlatego, że ten joystick się wciska. Jeżeli wciśniemy taki joystick, to włączymy jakieś opcje, podczas gdy chcemy tylko sobie przesunąć, a tak naprawdę to po prostu, no, nie działa to tak. Nie działa to tak, jakbyś chciał, nie? Jejku, tak sobie ostatnio myślałem w ogóle, ile miałem nas na YouTubie. To tak było. To najpierw miałem Fin 7, to było Fin, V-I-I, rzymskimi w sensie, nie? I to chodziło o to, że Fin, siódma część Gwiezdnych Wojen. I generalnie to ja dzisiaj nie lubię tego filmu. Wtedy nie lubiłem tego filmu, ja zawiedziony wyszłem z tego filmu. Ale lubiłem Fina. Potem miałem nazwę Falcon i to nawet miałem fajne logo. Tutaj się wam gdzieś wyświetli logo. Mam nadzieję, że ogarnę w montażu. I tak. Potem miałem Anakin. Potem miałem Anakin Vapsalvo. Potem miałem adwokat i myślałem, że przy tym zostanę już na zawsze. Ale nie zostałem, jak widzicie. No i teraz mam Ronin. Mam nadzieję, że teraz faktycznie zostanę przy tym. Szczególnie, że się już z wami dzielę tą moją konkluzją na temat tych moich nazw wszystkich. Mam nadzieję, że ten Ronin zostanie, bo nie ma chyba człowieka na YouTubie, co się nazywa Ronin, więc teraz już jest. No i to by było na tyle. Jakby ja tu nie mam za wiele do roboty. Jak chcecie, to mogę zrobić odcinek z jakiejś gry. W sensie mogę zrobić jakieś epic moments albo coś tego typu z Call of Duty Modern Warfare. I tyle. To by było na tyle. Teraz idę montować. Cześć.